kompletnym szoku. Jak mogliśmy mu się dać wykiwać? Nigdy w życiu nikomu nie zaufam. Pamiętaj, że mnie możesz ufać. Naprawdę, Austin? Naprawdę? Jak mu się udało zrobić tak podobny klip? Efekty są takie same jak w Double Take. Ktoś mu pewnie zdradził, jak się takie efekty robi. Pewnie tak i nie dowiemy się kto. Dobra, to byłem ja! Złamałaś mnie! Tak mi wstyd! Miałem zaśpiewać tę piosenkę w programie u Wandy. Nie znoszę tego gościa. Zapomnijmy na razie o Tesławie, Tesłabiaku, czy jak tam będziemy na niego mówić. On sam nie umie robić hitów. I nie ma takiego złotego talentu jak Austin. Wierzcie mi, jego gwiazdka zgaśnie. Ta gwiazda zaczyna mocno świecić. Jego nagłe pojawienie się przypomina historię innej internetowej gwiazdki, Austina Moona. Zapytałam dziś Tesława, czy w świecie gwiazd możemy się niebawem spodziewać jakiejś roszady. Czy w świecie gwiazd możemy się spodziewać jakiejś roszady? Nie, no... No nie chciałbym tutaj rozsiewać plotek, ale... Tak, dokładnie. Luziczek. Ło, słyszeliście nowe ploteczki? Austin i Tesław rywalizują o sławę. Nikt ze sobą nie rywalizuje, on to wymyśla. Ale z niego świnia. Ten gość kopiuje całe moje życie. Austin, chyba trochę przesadzasz. Siema, frajerzyny. Tesław ma nowego przyjaciela, Dexa. Total! Dwa palce. Może teraz mi powiesz, że mnie nie kopiuje. Total robi się inaczej, ty kapeluszniku. Hej, jestem Tesław. Nie, jesteś Trent. Hej, wyluzuj, stary. Luziczek. Des ma bliźniaka? Obudźcie mnie z tego koszmaru.